dzisiaj spotkanie z wami i tak jak mówiłem tam na live'ie, jak wiecie też z rozpiski tej DuoLife Zoom, którą zawsze dajemy na początku miesiąca, kto kiedy, w jakim temacie. Dzisiaj mamy Zooma związanego z historią, z historiami ludzi właściwie, bo chcemy też pokazać, że wiele ludzi ma tutaj ogromne sukcesy, jest menadżerami, jedni doszli szybciej, drudzy wolniej, to nie ma znaczenia, znaczenie ma, że doszli tam, gdzie chcieli. I mamy dzisiaj dwie fantastyczne dziewczyny, tak jak wam mówiłem w takim przedmowie mojej, tak? Dwie fantastyczne dziewczyny, które swoją determinacją, swoim zaangażowaniem, swoim podejściem profesjonalnym pokazały, że da się to zrobić. Kolejne inne historie, to bardzo ważne. Jedna jest dziewczyna nauczycielem, myślę, że więcej o sobie też powie, zaraz dopytamy o więcej szczegółów. Druga pracowała w administracji, tak wam mówiłem. Powie też troszkę więcej swojej historii. Każdy ma swoje doświadczenia, ale ja chciałbym, za czym zaczniemy, zapytać, czy już z nami Maria jest? Czy jesteś, Maria, z nami już, czy jeszcze nie? Czy się połączyłaś już? Daj znać. Halo, halo, czy jesteś z nami? Jeszcze się nie połączyła, Maria. A to ciekawe zjawisko. Czekajcie, bo ja miałem dzisiaj i mamy wizytę. Słuchajcie, u nas w domu przyjechali do nas ludzie, z którymi się nie widzieliśmy 18 lat. 18 lat. Wyjechali 20 lat temu do Anglii, pojechaliśmy do nich. Byli w Anglii bardzo długo czasu, wychowali tam dzieciaki, no niezła historia. I słuchajcie, w końcu się spotkaliśmy, przyjechali do nas po 18 latach. Mamy zdjęciochę, zrobimy na fejsie, no powiem wam, spotkanie niesamowite. Oni się tak siedzą, za nią gadają. Ja mówię, nie, ja muszę, obowiązki wzywają. No dobrze, ale jak Marii nie ma, no to poczekamy, aż się załączy. To poprosimy tą drugą dziewczynę najpierw. Więc ja chciałbym przedstawić wam naprawdę wyjątkową osobę. Osobę, która ma moc w sobie energii, ma wielką w sobie moc, ma wielką radochę, uśmiech na twarzy ciągle, jest mimo swoich przeszkód i trudnych kolei losu, ciągle, przynajmniej ja ją tak cały czas pamiętam, nigdy jej nie widziałem nieuśmiechniętej, zaraża swoim uśmiechem, a to jest połowa sukcesu, bo nie wiem, czy pamiętacie, bo nawet więcej. Ja też tak kiedyś mówiłem i ciągle to powtarzam, że 90% rezultatów w tym biznesie to jest nastawienie, w ogóle w życiu. I to jest prawda, ta dziewczyna jest tego dowodem i zanim ją zaproszę, kilka informacji o niej powiem. To jest dziewczyna, która miała kiedyś epizod z biznesem sieciowym, bardzo krótki, myślę, że o tym też trochę powie, ale miała ogromne doświadczenie, takie niekoniecznie dobre, ale ono zawsze po coś jest w swoim związku. Ma też no nie do końca jakby satysfakcjonującą dla wielu ludzi, można by było powiedzieć, sytuację rodzinną, w sensie z dzieckiem. Myślę, że o tym też powie. I jest dowodem na to, że nie ma przeszkód, których nie da się pokonać. Nie da przeszkód, które mogą spowodować utrudnienie nam dojścia do rezultatu. To jest tylko kwestia naszej decyzji w głowie. Czy ja na to pozwalam, czy nie? I ta dziewczyna jest na to dowodem. Zapraszam, nie mogę się już doczekać, nie mogłem, chciałem już wcześniej, ale nam się teraz udało. Zapraszam Cię, Joasia Piasek, nasz menadżer regionalny. Zapraszam Cię, Joasiu, widzę Cię, że jesteś z nami, więc lecimy z tym koksem. Jestem, jestem. Dzięki wielkie za zaproszenie. Dzięki wielkie, Norbercie, za taką edyfikację. Bo faktycznie tak jest, słuchajcie. Faktycznie tak jest. Życie pisze scenariusze. Ja się nie mogę z tym zgodzić. Nie mogę się z tym zgodzić. Przed chwilą prowadziłam szkolenie też dla mojego zespołu i tematem był, słuchajcie, zostań DJ-em własnego życia. No. Dokładnie, no tak. To zaczynamy, tak, żeby tutaj można było tak spełnić to, co mamy tu w planach, tak? Ja bym, Joasiu, chciał zacząć od tego. No, jak się nazywasz, już wiemy. A skąd jesteś? W którym miejscu Polski, a może nie Polski, mieszkasz? Jak to u Ciebie? Słuchajcie, ja obecnie mieszkam w Poznaniu, aczkolwiek moje życie tak naprawdę się toczy między Świnoujściem a Poznaniem, tak? O, tak, w ten sposób, tak, w ten sposób, o. Jest trochę odległości. Ile tam jest kilometrów? No, dokładnie. 360 około. No. Taki rozstrzyk. Nieźle, nie? Ludzie by mogli powiedzieć, Boże, to drugi koniec Polski, 300 kilometrów, wyzwanie jeździć, ale to za chwilę. Czyli jesteś, Joanna Piasek, i między Poznaniem a Świnnym Ujściem, tak?
Przepraszam. Tak, Świnoujście. Ale tak często ludzie też mówią. Tak, Świnoujście. Piękne miejsce, byliśmy z Anią nieraz. Powiedz mi, czym zajmowałaś się dotychczas, zanim przystąpiłaś do branży biznesu sieciowego? Słuchajcie, no może ja zacznę od początku, tak? Bo wspomniałeś, że ja już miałam styczność z biznesem sieciowym. Także moja historia jest taka, że w wieku maturalnym, tak? W klasie maturalnej poznałam w ogóle, co to jest biznes sieciowy. No, trochę czasu minęło, tak? Ponad dekadę, nie? Żeby tu się nie zdradzać, ale tak, ponad dekadę temu poznałam, co to jest biznes sieciowy, czyli w zasadzie wchodziłam w życie. Życie, nie wiedząc co, jak, z czym się w ogóle to życie je. I słuchajcie, jak ja usłyszałam, jakie są możliwości w biznesie sieciowym, ja miałam to tak bardzo głęboko właśnie zakorzenione już w głowie, z tyłu głowy, tam mi gdzieś huczało, słuchajcie, co? Dochód pasywny. No kurczę, no co maturzystka może wiedzieć o dochodzie pasywnym, prawda? Psite. Ale co się wydarzyło? To, co przeczytałam, na jakich szkoleniach byłam, to moje. I to ze mną zostało, słuchajcie. Zaczęło się życie, poszłam na etat i kurczę, no coś mi nie pasowało. Ja nie mogłam się odnaleźć, słuchajcie. To traktowanie ludzi, ten sufit finansowy, tak, ta pokrywa, no to nie było moje. Ja nie mogłam odnaleźć się, słuchajcie, w ogóle w życiu, tak. I szukałam. W poprzednim biznesie sieciowym byłam 2 lata. I tak jakby przełożyć tutaj na nasze, po naszemu, tak, to doszłam tak mniej więcej do pozycji kierownika, prawie kierownika, tak, już tam pukałam, słuchajcie, ale co się wydarzyło? No życie się mi wydarzyło, tak, rodzice, wpływ po prostu otoczenia, ogromny miał na mnie wpływ, rodzice przede wszystkim, tak, przyjaciele, ciężko nazwać przyjacielem. Środowisko. Tak, ogólnie środowisko. No i po prostu zrezygnowałam, tak? Poszłam do tego, co jest znane, co jest akceptowane w życiu i w społeczeństwie. No i tak właśnie się zakończyła moja przygoda, pierwsza przygoda z biznesem sieciowym. No ale co się dalej wydarzyło, tak? No mając z tyłu głowy i to, co się wydarzyło do tego momentu, jak się stałam mamą, tak? Rozwód i tak dalej. I ja wiedziałam, słuchajcie, że ja nie dam rady. Ja nie dam rady z pensji, będąc na etacie, pociągnąć, udźwignąć to wszystko. No, jak każdy człowiek ma swoją historię, ja również mam swoją historię, no i nie było takiej możliwości. Norbert wspomniał, że mam syna, który no, jest autystyczny. Tak? Więc on nie potrzebuje praktycznie no 24H, ma 7 lat, wchodzi w życie. Tata raz jest, raz go nie ma. No więc było to dla mnie wyzwaniem, ogromnym wyzwaniem połączyć to wszystko, sprostać. Więc ja wiedziałam, że ja znowu zacznę, mając z tyłu głowy właśnie możliwości, jakie daje biznes sieciowy. Tylko ja sobie odpowiedziałam na 2 ważne pytania. Kim jestem i czego potrzebuję? I to zadaję każdemu na początku drogi, które się do mnie, osobom, które się do mnie przyłączają. Kim jesteś i czego potrzebujesz na ten moment? Bo ja wróciłam do tej poprzedniej firmy, ale ja się zorientowałam, kurczę, to już nie jest moje. To już nie jest moje. Ja nie potrzebuję takiej ilości kosmetyków kolorowych, tak? To nie było moje. W momencie, kiedy ja potrzebuję zdrowia, a bardzo mocno chorowałam na tamten czas, zaczęłam szukać. No i tutaj Duo Life po prostu dla mnie jak zbawienie, tak? Otworzyły się wrota możliwości. Dokładnie. Tak jest. Dokładnie. Może, żeby wejść jeszcze w te obszary niektórych, bo niektóre pytania mam, które trochę są związane z częścią Twoich odpowiedzi, ale to może uszczegółowimy bardziej. Powiedz mi, bo tak już troszkę powiedziałaś, że coś nie było twoje, że coś nie czułaś, pewne rzeczy cię tam ograniczały. Co najbardziej właśnie przeszkadzało ci w pracy, którą robiłaś, bo częściowo wtedy pracowałaś na etacie w administracji? Co najbardziej było taką przeszkodą? Bo mówiłaś trochę o tym suficie finansowym i tak dalej, ale tak. Bo wiemy, że w biznesie sieciowym, gdzie ludzie idą i coś robią, jest często tak jakby coś więcej albo bardziej czegoś chcą, niż to daje im normalna praca na etacie. I dlatego idą i odnoszą sukcesy
w sieciowym albo zostają. Co było tą niewygodą u Ciebie? Ja uwielbiałam swoją pracę, słuchajcie, naprawdę. Kocham pracę z człowiekiem i tam to miałam, tak? Spotykałam się i też odpowiadałam na potrzeby, tak? Tylko najbardziej udało mi to, no po ludzku. Mój fanpage się nazywa Biznes Sieciowy po ludzku i ja mówię do ludzi po ludzku. Wkurzało mnie to, że ja siedzę tam 8 godzin, a mój syn w przedszkolu ma wyzwania. Ja co chwilę miałam telefony. Nie mogłam z nim być wtedy, kiedy najbardziej mnie potrzebował. Więc mnie to po prostu wkurzało. Nie mogłam zapewnić mu odpowiedniej opieki medycznej, psychologa, odpowiednich warsztatów, ćwiczeń, żeby on mógł się rozwijać. I co więcej, pół życia traciłam w korkach, bo mieszkam w Poznaniu, a pracowałam na samej Półwiejskiej. Także no, powiem wam, że no, było mi ciężko. Było mi trudno po prostu to wszystko pogodzić, gdzie byłam samodzielną mamą, tak? Nie samotną, samodzielną mamą. A ja mam takie pytanie, bo powiem ci, to co mówisz tu, często tak u ludzi jest, że coś mają, jakąś niewygodę, ale zostają w tej niewygodzie. Często ludzie mówią, no ale ja nie mogę zrezygnować z pracy jednej i zacząć robić drugiej. Ja też nigdy nie proponuję ludziom, którzy nie mają jeszcze doświadczenia, nie mają wyuczonych pewnych rzeczy, żeby dobrze biznes sieciowy zbudować, nie rezygnuj z pracy, trzymaj nadal, bo musisz z czegoś żyć, a buduj sobie drugą nogę alternatywnie, jak dochód będzie już większy i stabilnie będzie biznes wyglądał i się tak kształtował, wtedy zrezygnuj, bo ludzie mają wyzwanie z tym, że nagle się trochę pod ścianą nie lubią postawić, tak? Ty zrobiłaś taki ruch, ja rozumiem, czy źle rozumiem? Jak to u Ciebie wyglądało, żeby to doprecyzować? Słuchajcie, ja jestem crazy, tak? Ja jestem rzucam crazy. Jedno, głęboka woda. Tak, bo ja zrozumiałam, słuchajcie, że ja nie mogę wejść w to na 100%. No właśnie. A widzę tu potencjał, widzę tu możliwości. I ja zrezygnowałam z pracy, słuchajcie, wiecie, na jakim etapie? Na etapie lidera zespołu. Poważnie. Ja to tak mocno wtedy poczułam, gdzie ja w tej administracji, słuchajcie, zarabiałam, no powiem wprost, tak? Takie są warunki, tak, takie są zarobki. 2300 zł około mi wychodziło, tak? Gdzie ja już na liderze zespołu sobie, kurczę, mówię, dobra, tu mam 1200, 1300, 1500, ale mi wychodzi tak. Dobra, to jak ja się tu zaangażuję, i mi to zajęło, uwaga, 2 miesiące, to gdzie ja będę za pół roku? Mogę Cię zatrzymać? Tak, zobaczcie, jaka nauka tu dla nas płynie. Zobaczcie, jak często my się ograniczamy swoim samokonceptem, swoim brakiem pewności w jakimś obszarze. Zobaczcie, co tu wychodzi w historii tej Asi. Dla mnie to jest oczywiste. Wychodzi to. Noga na gaz, a my mamy często, a jak się nie uda, jak to, trzymamy się nie tej myśli, co potrzeba, a ona patrzy zupełnie inaczej, wystartowała, zrobiła robotę, dobra, już nie przerywam. Petarda, niesamowite, zobaczcie, można, tylko trzeba podjąć decyzję i wiedzieć, czego się chce i być pewnym w sobie, że to pójdzie. Ja tak myślę, tak to odbieram, no bo widzę, co zrobiłaś i co się wydarzyło, a jak my w to nie wierzymy, to ta obawa będzie z nami i tą obawę będzie widział ktoś, z kim rozmawiamy i nam to nie pójdzie. Jak masz obawę, no to jest wyzwanie. Dokładnie. Ja tu chciałam jeszcze dodać, bo no, zdaję sobie sprawę, że nie każdy mnie zna, tak? Ja już jestem gotowa mówić o tym, co było u mnie w życiu i słuchajcie, to też nie było tak, że mi to tak przyszło. Bo ja w momencie przyłączenia się do Duo Life, a było to dokładnie 25 stycznia 2020 roku, ja byłam w bardzo ciężkiej depresji. Bardzo ciężkiej. Ja nie wstawałam. Ja nie byłam w stanie mojego dziecka odprowadzić do przedszkola. Jedyne, na co mnie było wtedy stać, to wstać i dać mu jeść. Przytulić. Ale byłam w bardzo właśnie głębokiej depresji i wbrew pozorom ta depresja nie przyszła, słuchajcie, wtedy w tych najgorszych momentach mojego życia, tak? Wtedy byłam najsilniejsza, kiedy musiałam jako matka wstać i tak dalej, i tak dalej. Ale ta depresja przyszła w momencie, kiedy mi się zaczęło układać. Kiedy ja miałam obok siebie partnera, który mnie wspierał. Kiedy miałam dach nad głową,
bo w momencie rozwodu nie miałam dachu nad głową. Wtedy dopiero przyszła depresja. Patrzcie, jakie niesamowite różne doświadczenia są, co? Jakie różne ludzie przechodzą koleje, a my mówimy, no my to mamy problem. Bo nie znamy problemu innych ludzi. Nagle patrzymy na nasz problem, że on jest tak wielki, że nie do udźwignięcia. Patrzymy, Boże, ten to miał problem dopiero. Ja chciałbym iść z innym pytaniem i myślę, że tu rozwiniemy ten obszar, który poruszyłaś. Jak pracowałaś wtedy w tej administracji, ja chcę do tego troszkę wrócić jeszcze, to co tak naprawdę się wydarzyło, że taką poważną decyzję podjęłaś? Czego innego szukałaś? Jakiej zmiany chciałaś najbardziej, że tak się właśnie wydarzyło? Bo myślę, że tutaj jakby bardziej idźmy w kierunku tego pragnienia, jakie ono było mocne, bo mnie się tak wydaje, że, znaczy wydaje, ja jestem tego pewny, tylko nie wiem, czy u ciebie tak było, ale z doświadczenia tak wiem, jakie było mocne, czego naprawdę pragnęłaś, że podjąłeś taką decyzję i to po prostu się zaczęło układać. Całe życie tak jak się zatrzymałam, tak? Bo wbrew pozorom uważam, że depresja była dla mnie zbawieniem, jakkolwiek to brzmi, bo mnie to zatrzymało. Ja wtedy właśnie zastanowiłam się, czego ja potrzebuję w życiu i sobie odpowiedziałam właśnie. Chcę być dla mojego syna, chcę odnaleźć siebie i być dla siebie i żyć w końcu tak, jak chcę i potrzebuję. Tak jak Ja ty i mój chcesz. syn. Tak, dokładnie tak. Bo ja bardzo mnie zabolała taka jedna sytuacja w momencie, kiedy ja wyniki sprzedażowe tej administracji miałam bardzo wysokie i poszłam po prostu poprosić o podwyżkę po roku pracy. W końcu się odważyłam. A ja usłyszałam, bo jestem z wykształcenia księgową i ja widziałam wyniki finansowe i tak dalej, i tak dalej. I usłyszałam, że ja tej podwyżki nie dostanę. 100 złotych chociaż. To mnie tak zabolało w momencie, kiedy godzinę po naszej rozmowie przychodzi do mnie pani prezes i mówi: Asia, znajdź mi proszę kontakt do przedstawiciela salonu Lexusa. I poszukaj mi nowego auta. Pieniądze w firmach są, ale nie dla Ale ludzi nie dla często. ludzi. No właśnie. My jesteśmy w innej firmie, gdzie pieniądze są dla ludzi. I to jest dzisiaj to, co firma dała ostatnio na BDS-ie, nie wiem, czy pamiętacie. Wszystkim nowym ludziom szansę na 100% większe wynagrodzenie za tą samą robotę. Tu się szanuje ludzi. No właśnie. Więc pytanie, gdzie dajemy swój czas? I czy warto tam dać, gdzie nas nie szanują? No to ciekawa Dokładnie tak. historia. Lećmy dalej, bo mam kolejne pytanie. Czyli rozumiem, czego chciałaś wreszcie żyć jak człowiek i odpowiedziałaś sobie na ważne pytanie, czego ty naprawdę chcesz, czego ty Dokładnie. naprawdę potrzebujesz. Zobaczcie, jak to pytanie przy wielu sytuacjach wraca, jak prowadzimy ludzi też i mówimy, a ten mówi mu nie idzie czy coś. Gdzie trzeba sięgnąć? Gdzie jest przyczyna? Przyczyna jest w nas. Czego my tak naprawdę chcemy? I jak się złapiemy tego, czego chcemy i chcemy za to dużo dać, za to dużo zapłacić i naprawdę to mieć, jesteśmy w stanie zrobić niesamowite rzeczy. Pytanie, czego chcemy? Zobaczcie, od czego się zaczyna. Od po co? Po co mi to właściwie potrzebne? Czego ja chcę? Piękna historia tutaj, to co mówisz. Asia, no ja powiem ci, że aż balsam na moje serducho. Powiem, to samo, to jest kwestia decyzji. Lećmy dalej, bo mam kolejne pytanie. W momencie, kiedy ten biznes poznałaś już bardziej Duolife, czy może i nawet tamten, myślę, że nawet tamten, co było tym czymś, że jakby pomyślałaś z powrotem, jak byłaś w administracji o biznesie sieciowym, że jednak tutaj no, są większe możliwości, ale co tak naprawdę najbardziej, kiedy poznałaś biznes sieciowy, ci się w nim spodobało? Rozwój. Rozwój osobisty. To, kim się staje. Kim się Jakbyś to staje ta... rozwinęła troszkę szerzej, bo dla niektórych Tak. rozwój osobisty to jest takie, a co to jest w ogóle wyświechtane, takie dzisiaj mocno, wiesz, reklamowe, ale nic się często za tym nie kryje konkretnie. Co masz na myśli u ciebie rozwój osobisty? Ja od dziecka byłam troszeczkę typem takiego buntownika. Jak ktoś kazał mi mnie, wiecie, włożyć w jakieś sztywne ramy, to ja się bardzo buntowałam. I jakoś zawsze byłam taka wyrazista, nie? Tak, wyrazista i strasznie mnie wkurza system edukacji.
Jak ja właśnie w klasie maturalnej przeczytałam sobie właśnie Carnegie, kocham tę książkę po prostu, tak? Jak zjednać sobie ludzi? Po prostu pokochałam. Jak ja mogę, że świat może być zupełnie inny, że nie musimy na siebie warczeć, że możemy się szanować, że może być tak, jak chcę. Bo ten wpływ po prostu, o, że ja jako osoba mam wpływ na to, jak reaguję. Tego nie ma. Tego nie ma w świecie zewnętrznym. Mówię w świecie zewnętrznym, bo teraz jesteśmy w duo i ja nazywam duo moją rodziną z wyboru. Czasami, słuchajcie, w rodzinie nie mamy takich relacji. Tak, to Nie mamy prawda. takiego szacunku. Tak, to prawda. Bo ja też tak utuliłabym Norberta, bo ja normalnie miałam podobną historię, jeżeli chodzi o moich rodziców. Kocham ich, szanuję. Są fantastyczni. No właśnie. No właśnie. Dla innych. I wiem, że dali mi, teraz już to rozumiem, bo gdybym się nie rozwijała, kompletnie bym nie rozumiała ich pobudek. Nikt tam nie daje po prostu, wiecie, encyklopedii, jak być dobrym rodzicem, jak być dobrą Tak, matką, jak być dobrym prawda. liderem, jak być nauczycielem. Nikt nie daje nam przepisów, tak? Ale każdy wie, co to znaczy być dobrą mamą, co to znaczy być dobrym nauczycielem. Każdy to wie. Mimo, że nie jest się nauczycielem, nie jest się mamą, nie jest się tatą. Ale każdy ci odpowie, jak być. Ale w momencie, kiedy wchodzisz w tę rolę, perspektywa się zmienia. Dokładnie tak. Zawsze jak tego doświadczasz, to zupełnie inaczej zaczynasz rozumieć pewne rzeczy. To Także tak ja jak chciałam czasami. rozumieć, co się Tak, dzieje. tak. To tak O pewnie to każdy chodzi. z nas doświadczył. Ci, co są rodzicami, to wiedzą, jak czasami w spotkaniach z kimś z naszych kolegów, znajomych, kto jeszcze dzieci nie miał, radził nam, jak dzieci wychować, nie? A później miał swoje, zaczął robić to samo. No, a taki byś mądry, mówiłeś. No i co? Dopiero jak doświadczysz, to pogadamy. To jest dokładnie ta sama historia. Lećmy dalej, mam kolejne pytanie. Mam takie pytanie z takiej natury, jak przyłączyłaś się do biznesu sieciowego, nie wiem, czy miałaś, czy nie, bo dużo ludzi ma wątpliwości, obawy, jakieś no, zahamowania. Jak to było u ciebie? Czy faktycznie tak jest, że wiele nowych osób ma właśnie takie hamulce? Tak można to powiedzieć, tak? Jak ty sobie poradziłaś? Czy ty miałaś takie w ogóle? Jak to u ciebie wyglądało? Oczywiście, oczywiście, że miałam, słuchajcie, nie bez powodu zajęło mi to prawie 10 lat, nie? Właśnie z tego względu i wtedy mnie nie dziwią te opory i hamulce u ludzi. Serio, nie dziwią mnie. I właśnie ze względu na to, że miałam niewspierające doświadczenia z poprzedniej firmy. Naprawdę. Dlatego był we mnie taki opór, bo słuchajcie, tak naprawdę decyzja o przyłączeniu się do Duo Life, tak, 2 lata mi zajęło. 2 lata mojemu liderowi zajęło i szacun dla niego, naprawdę, bo ja nie byłam łatwym zawodnikiem. Po prostu wszystko, co do mnie przychodziło, opór, opór, opór. Ja wiem, o czym ty do mnie gadasz, weź, nie rób, nie podchodź, w ogóle weź, nie? 2 lata mi I zajęło, wtedy nie zanim byłaś podjęłam. gotowa? Wtedy nie byłaś gotowa jeszcze na biznes sieciowy, czy jakby z innego powodu? A jeszcze nie dostałam tak po dupie. O, tak bym to Aha, nazwała. okej. No. Okay. Zobaczcie, jaką fajną lekcję my możemy z tego wyjąć o cierpliwości do ludzi. O Jezu, to ja mam na kogoś czekać 2 lata. A chcesz mieć dobrego człowieka? Warto było jakiemuś liderowi, u którego ona jest, może później zdradzimy, może zobaczymy, może ktoś z was wie, okej, zostawmy to na razie, żeby przyszła taka dziewczyna i zrobiła robotę i dzisiaj idzie i robi dalej. Ile razy, zobaczcie, mówimy wytrwaj. Nie wytrwaj być w biznesie, nic nie robić. Wytrwaj w pracy. Rób normalną robotę, kontaktuj się, buduj relacje, rób swoje, ale trzymaj kontakt. Bo ludzie są w różnym momencie życia. Dzięki, że to powiedziałaś. No, ale jak z tymi obawami w końcu ciebie było? Bo wróćmy do tego. Najbardziej, słuchajcie, czego się obawiałam, to, co wpłynęło na to, że się wycofałam te 10 lat temu, czyli ocena. Ocena ludzi.
To było pierwsze, o jak ja się tego bałam, tak? Drugie to, słuchajcie, że nie miałam tam wsparcia lidera na takiego, jakiego potrzebowałam wtedy, tak? I nie miałam systemu pracy. Leciałam, wiecie, po amacku, tak jak to czułam. To było okej, do pewnego momentu, ale jednak lider, wsparcie i ta społeczność, oto mój Stachu. Cześć, Stasiu. Akurat was nie słyszę, ale... Okej. Tego najbardziej potrzebowałam i tego się najbardziej obawiałam, no bo nie miałam tej pewności, że jak wejdę, to dostanę tego, czego potrzebuję. No nie ma takiej gwarancji, tak? Tak. To no były moje trzy największe obawy. I weszłaś mimo wszystko i powiedziałaś, dobra, spróbujemy, zobaczymy, czy tu będzie, czy jak sobie z tym poradziłaś, że teraz już wiesz, że jest inaczej, tak? Jak to u ciebie wyglądało? Tak, był ten moment, bo ja wtedy akurat bardzo potrzebowałam zdrowia. Tak, także ja na początku weszłam dla zdrowia i wiecie, jak taki raczek, w ogóle wiecie, gdzie się tam przyczaiłam, jak taki lisek, sobie patrzyłam, przyglądałam się, walczyłam z depresją, z wyzwaniami zdrowotnymi i przyglądałam się temu, tak? I w pewnym, po 3 miesiącach praktycznie, tak, po 3 miesiącach stwierdziłam, ok, biorę to, to mnie wspiera, to jest moje i zaczęłam działać. Podjęłam Zobaczcie, decyzję. Ile potrzeba cierpliwości czasami. Widzicie, w historii łapiecie ten czas, ile ktoś trwał, lider jakiś, żeby pozyskać, to tak, no może nie najlepsze ale słowo, tak, ale żeby nie, dać sobie nie szansę usłyszeć. Na to, żeby ktoś już też wszyscy zobaczył widzieli, dobrze ten okay? projekt. Później dać czas na to, że ktoś sprawdzi to, po co przyszedł, czyli dla zdrowia i dopiero wtedy gotowość jest. Zobaczcie, czego to nas uczy, jakiej pokory, cierpliwości. Pięknie. Mogę iść z kolejnym pytaniem? Jasne. Bo jestem mocno ciekaw. A jak długo jesteś dzisiaj z nami? A jak długo odpowiednio robisz biznes? Bo to są dwie różne ścieżki, dwa różne tematy. Jak długo jesteś w biznesie, a jak długo go odpowiednio robisz? I jaki duży zespół zbudowałaś? Dzięki wielkie, dobrze, że to właśnie wyjmujesz, bo ja też jestem tego zdania. Sztuką być, tak, w biznesie ileś tam lat, sztuką jest właśnie podjąć decyzję i robić go, tak? Więc ja jestem z wami 16 miesięcy. 16 miesięcy, czyli odjąć te 3 miesiące, to 13 miesięcy robię go tak, jak powinnam, tak? W zgodzie ze sobą. Czyli od razu wtedy, jak zobaczyłaś, że produkt robi robotę, podjęłaś decyzję działać, ok, sprawdziłam, wchodzę i robię na maksa, tak? Dokładnie tak. To zobaczcie, bo tu też dla mnie jedna rzecz mi wybrzmiewa. Kto z was też może powiedzieć, że jak robi biznes sieciowy, czy mu się wydaje, że robi? Czy jak robicie na maksa, albo od kiedy zaczęliście na maksa? Albo może jeszcze nie zaczęliście? Dopiero od wtedy zaczynają się prawdziwe rezultaty, kiedy my podejmiemy prawdziwą decyzję, tak, dobra, robię to, na poważnie. Nie bawię się, nie robię skokami, bo ja też często o tym mówię, co innego jest przyłączyć się, co innego go robić i robić już tak, jak potrzeba, ale nie, dobra, robię, za chwilę mi przechodzi, robię, za chwilę mi przechodzi. Wiecie, o czym mówię? O takich incydentalnych skokach. To nie tędy droga, to nie będzie rezultatu, bo ludzie muszą w naszym zespole zobaczyć, że ja się temu oddaję i mogą na mnie liczyć. A jak duży zespół masz, Asiu? W tej chwili jest to około 400 osób. Pięknie. Bo nie wiem, bo codziennie przybywa, także jest to no wiadomo. 400 osób. Zobaczcie, można zbudować menadżer regionalny, 400 osób, piękny rezultat, fantastycznie, tak? A powiedz mi, czy popełniłaś jakieś błędy, budując ten biznes? To jest pierwsza część pytania. A drugie, jakie? Jakieś dotkliwe? Jakieś szczególne pamiętasz, jeżeli jakieś były? Słuchajcie, nie da się robić biznesu nie popełniając błędów, bo nie myli się osoba, która nic nie robi. Nie popełnia błędu osoba, która nic nie robi. Więc ja dałam sobie takie przyzwolenie. Po pierwsze, to zaakceptowałam to, jaka jestem. Bo wchodząc, co się robi, ja to bardzo wyraźnie widzę. Przychodząc do Duo Life, to w pierwszym momencie szuka się siebie, tak? W momencie, kiedy odnajdę siebie w tym biznesie,
to ja już jestem na tym etapie, że ja tworzę siebie. Tworzę siebie. Chcę być taka, jaka jestem w mojej głowie. Kreuję siebie, tak? Także odnalazłam siebie, to był pierwszy etap, a teraz jestem na etapie tworzenia siebie i wychodzenia z tym do ludzi. A jak z tymi błędami? O, czyli jakiś błędów, popełniłaś, masę. Jaki był szczególnie taki, wiesz, pamiętliwy, dotkliwszy? Bycie Matką Teresą. Tak, to aha, jest chyba najdotkliwszy błąd, jaki można popełnić. Jakbyś rozwinęła to tutaj, tak, co masz na myśli? Chcę rozwinąć właśnie, bo bycie Matką Teresą to znaczy na początku drogi chcesz, żeby każdy się przyłączył. Ty za niego zrobisz zamówienie, ty zarejestrujesz, ty nawet wyłożysz za tę osobę, byle żeby była, żeby poznała ten biznes, dała sobie szansę, żeby wyzdrowiała. To jest Matka Teresa. Ty pójdziesz za nią zrobić prezentację, ty wykonasz telefon, wszystko zrobisz. I na tym koniec. Tej to osoby kiedy się nie ma i nie oduczyłaś? będzie. Kiedy się oduczyłaś tego? To szybko się z tego wyleczyłam, tak? Całe szczęście, bo zrozumiałam, że nie tędy droga. Jeżeli ja traktuję siebie poważnie i ludzi chcę traktować poważnie, to ja nie mogę ich traktować jak dzieci. Jeżeli to jest biznes, to każdy bierze odpowiedzialność za siebie, tak jak ja za swoje dziecko, tak? No właśnie, tak To jest to przynajmniej samo. powinno być, Tak. że ludzie powinni tyle zrozumieć, że to oni są odpowiedzialni za swój sukces tutaj, a nie Dokładnie, sponsor czy ktokolwiek inny. Tak. Najgorsze, co można zrobić, to zrobić za kogoś w tym biznesie. Bo ja jestem po to, żeby towarzyszyć tej zmianie, a nie wykonywać tę zmianę, bo jest to niemożliwe. Słyszycie to? Słyszycie to? Nie moje oklaski. Słyszycie to, co powiedziała? Zobaczcie, jak często ludzie też idą w taką... Ja zrobię dygresję, bo dla mnie to jest mistrzostwo. Ludzie mówią często, bo ja nie mam wsparcia, że... i za wsparcie uważają, żeby ktoś zrobił za niego. Nie licz na to tutaj, bo nie o to tu chodzi. Tu nie ma ktoś za ciebie zjeść obiadu. Nie ma za ciebie ktoś pracować, a ty masz dostać kasę. To nie ten biznes. Jak ci ktoś tak naopowiadał, to idź mu powiedz, że cię okłamał, bo ten biznes na tym nie polega. Dzięki ci, Asia, że to powiedziałaś. Dokładnie. Piękne. My mamy ludziom towarzyszyć, pokazać narzędzia, podpowiedzieć. Pięknie, że to widzisz. Super. U mnie też tak, słuchajcie, było, bo ja często słyszę, jak osoby w innych biznesach sieciowych właśnie mówią, że bo mi lider nie pomaga, tak? Bo coś tam. My jesteśmy troszeczkę, może pojadę po bandzie, ale takim społeczeństwem roszczeniowym, że mi się wszystko należy, tak? Że lider właśnie zrobi za mnie, pokaże, zrobi i tak dalej, i tak dalej. U mnie też troszeczkę tak było w tamtym biznesie sieciowym, tylko że ja robiłam, tak? Mi brakowało tego towarzyszenia. Ale w momencie właśnie, kiedy się przyłączyłam do Duo, to też tak było. Ale ja nie patrzyłam na to, żeby mój lider za mnie coś zrobił, tak? Bo ja nie byłam na to gotowa i on mi dał przestrzeń właśnie na to, żebym mnie dojrzała do tego, tak? On mnie nie zostawił. On wiedział, że ja nie jestem gotowa. Też się tak, bał to jest co troszeczkę ze innego. Mną Tak. Pracować, ale ja wiedziałam, że ja mam narzędzia, czyli tego, czego nie miałam w tamtej firmie, tak? Ja wiedziałam, że on jest, ja miałam szkolenia. I w momencie, kiedy byłam gotowa, ja po prostu wystartowałam. No pięknie. Pięknie. Zobaczcie tak naprawdę, czego taki lider nauczy, jak robi za ciebie. Czego uczy? Że twoje zadanie będzie polegało na tym samym, że ty będziesz musiała, czy musiał robić biznes, robiąc za kogoś. A czy to jest prawda? Czy tak to, na tym to polega? Nie. Idźmy z następnym pytaniem. Są dzisiaj z nami na pewno osoby, które się albo przyglądają, albo są nowe, ci, którzy się zastanawiają być może, czy się tu zająć, czy nie, przyszli tej historii posłuchać, albo będą słuchać za chwilę w nagraniu, tak? Bo chcemy takowe też udostępnić. Więc ja mam takie pytanie związane z tym tematem. Jaką jedną radę dałabyś takiej osobie, taką najbardziej wartościową według ciebie, z twojego dzisiaj doświadczenia, taką wskazówkę takiej nowej osoby, na co zwrócić uwagę? Myślę, że najważniejsze to jest właśnie zatrzymać się
Zatrzymać, ale totalnie zatrzymać się i zadać właśnie sobie te pytania, które już wybrzmiały, ale powtórzę je, bo mózg ma to do siebie, że musi usłyszeć coś 3 razy, żeby do niego dotarło, więc powtórzę. Zatrzymaj się, zadaj sobie pytanie, kim jesteś, by określić, kim ja jestem w zasadzie. Bo my tak pędzimy, że my nie wiemy, kim jesteśmy. Jak zadaję to pytanie, to ludzie określić właśnie, kim jestem. I czego potrzebuję. I to jest klucz, bo w momencie, kiedy odpowiesz sobie na pytanie, nie tylko, nie zatrzymuj się na tych pytaniach, tylko usiądź i odpowiedz, zapisz to sobie, to wtedy będziesz wiedzieć, co dalej, bo narzędzia masz. Tak jest. Dać Piękne. sobie szansę, po prostu. Piękne, Asia. Możemy Mój słuchać się cytat. długo, ale mamy drugą osobę. Mów, Jeszcze mam tylko dwa pytania. sprzedam cytat. Dobra, No. Alberta Einsteina. Albert Einstein też autysta i kocham go najbardziej na świecie i za mną kroczy po prostu jedno zdanie jego. Najpierw stań się wartościowym człowiekiem, a sukces przyjdzie sam. I tą wartość po prostu znajdź w sobie. Dzięki Piękne. wielkie. Piękne. Poczekaj, jeszcze mam dwa pytania na koniec. Jeszcze. Ale super się ciebie słucha, naprawdę. Masz jakieś kolejne cele, które chcesz osiągnąć? Idziesz dalej? Widzicie, to są te wyzwania, ale radzi sobie. Tak, Inny by powiedział, radzimy nie, nie sobie, mogę rozmawiać, bo oczywiście. dziecko mi siedzi na rękach. No, wszystko można. Super. No właśnie, Poproszę jak z o tymi celami? Czy powtórzenie. idziesz dalej z nami i czy masz jakieś kolejne cele? Jak to u ciebie wygląda? Oczywiście, że idę z wami i powtórzę też, co już gdzieś tam gdzieś wybrzmiało. Słuchajcie, pierwszym etapem jest odnalezienie siebie. Odnalazłam siebie. Odnalazłam siebie z wami. Dzięki wam. Dzięki wielkie, naprawdę. A teraz się staję tym, kim mam się stać. Więc moim celem jest właśnie stać się, kim mam się stać. Dla siebie i dla ludzi. Więc mam cele kolejne. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Super, super. A jaką wartość widzisz teraz w biznesie Duo Life? Bo czasami tak jest, że ludzie widzą coś innego na początku i dlatego się przyłączają, a później się to zmienia. Jak u ciebie to wygląda? Że idziesz dalej, że chcesz osiągnąć więcej. To jest okej. To jest okej, że się coś zmienia. Bo zobaczcie, ja też się przyłączyłam przy pierwszej kolejności dla zdrowia, tak? I to, co u nas wybrzmiewa w firmie, to to, że człowiek chory ma tylko jedno marzenie, tak? Wyzdrowieć. A człowiek zdrowy w końcu ma wiele marzeń, które może zrealizować. Tyle, tylko tyle i aż tyle. Więc w pierwszej kolejności, jeżeli już jesteś zdrowy, jesteś zdrowa, albo dochodzisz do zdrowia, to daj sobie szansę, żeby zacząć marzyć. Tyle. I tego się trzymać. Dzięki Ci, Asiu, wielkie. Dla mnie petarda, wielkie brawa. Dzięki Zobacz, że wielkie. można pokonać różne rzeczy. Asiu, jesteś chodzącym entuzjazmem. Zobaczcie, dziewczyna naprawdę łatwo nie ma. Przejścia różne, idzie i robi robotę. Odnaleźć siebie, pokazać wartość, dać i z takim uśmiechem i radością na to spojrzeć, nie jak taka orka na ugorze, tylko taką poczuć radość w tym. Ja przynajmniej taką lekcję z tego zabieram. Dzięki, Asieńko, piękne. I love you, ciebie również. Oczywiście tam do ciebie też zawitam swoim warzyszobusem, jak to Piotr Pacyga nazwał tego naszego malutkiego sprzęta do jazdy. Za chwilę będziemy wyruszać znowu. Dzięki, Asiu, raz jeszcze i zapraszam kolejnego naszego gościa. Zamieniły się dziewczyny rolami, same jakoś to ustaliłem między sobą, zostawiam to. Jesteś, Mariuszu, z nami? Jesteś, jesteś? Bo ci widziałem, że dobry jesteś. Wieczór. O, Tak, pięknie. dobry wieczór. Dobry wieczór i słyszymy Cię nawet. Słychać wyraźnie? Tak, tak, tak. Dobrze, fantastycznie. No to lećmy, bo ja Ciebie już przedstawiłem częściowo. To jest ta pani, która jest nauczycielem. Zaraz tu więcej o sobie powie. No to może już od razu też powiem i też bez doświadczenia. Naprawdę w bardzo krótkim okresie czasu zrobiła mega robotę. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Więc myślę, że spokojnie więcej się dowiemy. Powiedz, skąd jesteś, gdzie mieszkasz? Ja mieszkam w takiej małej miejscowości Zalas, to jest koło Krakowa. I tyle. Zalasy. Ładnie brzmi, jest podoba mi się. Ses. Rozumiem, że to gdzieś za lasem jest. Zalas, zalas, zalasu.
Okej. A czym Dokładnie tak. zajmowałaś się, czy Z każdej zajmujesz się jeszcze? strony. Okej, bo powiedziałem, że jesteś nauczycielem. Zajmujesz się jeszcze Tak, zawodowo, jestem czy nauczycielem. właśnie. Coś więcej o tym zawodzie możesz powiedzieć? Czy to jest Tak, szkoła średnia, zajmuję podstawowa? się i prawdopodobnie tak, to jest jakby katechetą i uczę w szkole podstawowej, w przedszkolu, kiedyś uczyłam jeszcze gimnazjum. I co mogę powiedzieć o moim zawodzie, że bardzo go lubię, nie chciałam go nigdy porzucać, ale kiedyś moja pani dyrektor zapytała mnie, jakie są marzenia, ja powiedziałam, że chciałabym zarabiać się nie jak nauczyciel i chodzić do pracy, żeby chodzenie do pracy, do szkoły było moim hobby. I no, zaczyna się tak po prostu powoli dziać. I że nie mam takiego stresu, czy ja będę mieć etat, czy nie będę mieć tego etatu. No z katechetami, bo tutaj jeszcze wchodzi z proboszczów, zmiana wikary, różne te godziny mogą być. Także katecheta nie jest nigdy pewny na 100%, jak będzie wyglądała jego praca, czy go nie przerzuci z szkoły. Ja obecnie uczę w trzech budynkach, między czterech nawet, między którymi jeżdżę samochodem i tak wygląda praca. Kiedyś bardzo się stresowałam tym, że ojej, jakieś dokumenty, żeby nie zawalić i tak dalej, a teraz po prostu tego dystans, wszystko robię na spokojnie i naprawdę każdy czas takiego dystansu do pracy i takiego. Gdzieś cię zacina troszkę, nie zawsze cię widać i nie zawsze cię słychać. To za tym lasem tam tak jest. Mogę mieć problem. Akurat dzisiaj, proszę pana dyrektora, jestem u kolegi, której prowadziłam przed chwilą prezentację i jestem w Więckowicach. Proszę bardzo, no tak, w Więckowicach tam z tym zasięgiem jest różnie. Więc nie wiem, czy To dobrze wybrzmiała nazwa miejscowości. dobrze. No, Okej. więc proszę mi tutaj zaraz na dobry internet. Dokładnie tak, to lećmy dalej. To mam kolejne pytanie. Jak poznałaś biznes sieciowy, to co w twojej pracy jako nauczyciel najbardziej ci przeszkadzało, czy może nie przeszkadzało nic? Jak to było u ciebie? W mojej pracy jako nauczyciela najbardziej przeszkadzały mi ciągle reformy. Bardzo dużo wymagań z różnych stron, natomiast i od strony dyrekcji, i od strony rodziców, roszczeniowość, natomiast jakby bardzo mały wpływ w sytuację, którą miałam. Bardzo mały wpływ na to, co się dzieje w szkole. Mnie też to, że czasami ludzie no nie mają zaufania do nauczycieli, tak? Że jeżeli ja coś robię, czy podejmę jakieś działania, to jest to coś dobrego dla uczniów no taki dla mnie takim ciężkim okresem był 2 lata temu, kiedy był strajk nauczycieli. Jakby tak, no nie podobała mi się cała ta atmosfera wokół tego zawodu, ale wiem, że to jest to, co lubię i będę robić. Bez względu na to, co się będzie działo. Mam nadzieję, że przede wszystkim uczniowie nie będą cierpieć z tego i będą zadowoleni z mocy. No, Okej. ale tak jak mówię, ten ciągły taki niepokój i stres, tym bardziej jak mąż stracił pracę. Przyznam szczerze, że teraz już mam takiej presji, żeby znalazł jakąś, nie wiem, mega super. I każdemu polecamy w przyszłości, nawet jak teraz mamy pracę, to nie wiemy, jak będzie czas, nie mamy tej pewności. Za Zwłaszcza, chwilę, tak. no, jeżeli ludzie w pracy, którą wykonujemy, nie kierują się etyką, już nie. Dlatego jest bardzo dobrze mieć takie stały dochód dodatkowy. Warto Dokładnie tak. o tym myśleć. Dokładnie tak. Ja To jest zachęcam. piękna lekcja. To jest piękna lekcja. Nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. A powiedz mi, bo mam jeszcze pytanie w związku z tym twoim zawodem. To czego szukałaś w życiu? Jakiej zmiany chciałaś, że zainteresowałaś się biznesem sieciowym właśnie? Chciałam, żeby mój mąż znalazł pracę, ja A ty znalazłam znalazłaś. dodatkową w tym czasie.
Tak. Ja znalazłam dodatkową pracę i ja byłam zupełnie zielona w tym, ale jeździłam na szkolenia i chcę przyznać, że miałam jako nauczyciel taką postawę nieładną, ponieważ jak pojechałam na szkolenie, taki BDS jednodniowy, tak często pomyślałam, tak, no czego mnie mogą nauczyć, ja już tyle właśnie tych szkoleń, co ja się tu mogę nauczyć. I pamiętam wtedy moją panią dyrektor, która pilnie notowała i właśnie nawet uciszała mnie, jak tam gadałam. I tak sobie pomyślałam, kurczę, pani dyrektor. Danusia, pochodzi tutaj dyrektor Danusia Radzikowska, ona wtedy była senior manager. I myślę, kurczę, no kobieta na takim stanowisku, z taką, no się uczy, a ja tutaj lekceważę. No nie fajnie, nie fajnie. Zmieniłam swoją postawę wtedy. I uważnie słuchać to, co się dzieje na scenie. Chciałam to realizować w życiu, ale brałam to naprawdę na poważnie. Co człowiek w centrum, to człowiek w centrum. Codzienna praca, codzienna praca. I chcę powiedzieć, że dużo się nauczyłam. Jestem w duo 2,5 roku i moi najbliżsi zresztą mi mówią, że jestem zupełnie innym człowiekiem. Także praca w duo dała mi naprawdę drugie życie i bardzo wpływ miała na mnie taki mentalny, taki z bardzo przyjaciół poznałam. Najpierw znajomi, potem przyjaciele się stali. Bardzo dużo takich ludzi życzliwych, kompetentnych, bardzo dużo dobrych ludzi. Takich, którzy robią coś dobrego dla innych. Takie towarzystwo mi naprawdę odpowiada. Pięknie. Miło słyszeć takie słowa mocne i dobre pod naszym adresem. Można szlichlu. Tak, kiedy wykonywaliśmy jakieś ćwiczenie, więc nie przyłożyłam się do tego, a potem spadło, że byliśmy się wymienić. Ja swoje jakby ćwiczenie opowiedziałam w 2 minuty. A ty zacząłeś mówić to, co przygotowałeś. I myślę, pan dyrektor tutaj nie odpuszcza. Jest na warsztatach, uczy się, szkoli. A ty tutaj tak, Marysiu, nie za bardzo. No i... Matko. Na kulpa wtedy. I naprawdę mi zaimponowałeś twoją postawą. Dzięki wielkie. Wszyscy się uczymy i to pięknie, co powiedziałeś. Zobaczcie. Trzeba się uczyć po prostu. Uczyć od naszych dyrektorów. Tak. Zobaczcie to, co jest niesamowite w ogóle i też szacun za to, co powiedziałaś, bo nie wszyscy to powiedzą, nie wszyscy to chcą się tym pochwalić, że trzeba się uczyć, że nie mieli pokory, żeby coś rozwinąć dalej. Zobaczcie, znacie zapewne też takich wiele ludzi, którzy, a co mnie tam mogą nauczyć już? I to jest wielka przeszkoda do rozwoju i zwiększenia naszych wyników w biznesie. Bo wiedza, którą mamy, doprowadziła nas do miejsca, w którym jesteśmy. Chcemy być w innym miejscu, musi być inna wiedza, musi być nowa kompetencja, nowa umiejętność. Nie zajdziemy w inne miejsce, nie będziemy biegać poniżej, nie wiem, czy najlepszą dam cyfrę, na 100 metrów poniżej tam jakiejś cyfry minut czy sekund, jeżeli nie nauczymy się nowych rzeczy. Nie ma szans. I tak samo jest tutaj u nas w biznesie. I dzięki Ci za to, że masz tą pokorę i masz tą dzisiaj otwartość, żeby o tym powiedzieć. Szacun. Dlatego się rozwijasz, idziesz dalej. Dlatego robisz lepsze wyniki. Super. A powiedz mi, jak poznałaś biznes sieciowy, co Ci się w nim najbardziej spodobało? Bo pewnie było coś, co Ci spodobało. Koleżanki? Ja mam to szczęście, że mam fantastyczną ekipę. Ja mam fantastyczną ekipę. No nie byłoby tego sukcesu bez ich zaangażowania. Bo że ja powiem teraz Zuma, ale ja się mylę, ja wszystko sprzętnie słucham. Niestety ja jeszcze tak naprawdę nie znałam pracować systemem. Mam zrobioną listę, ja zapraszałam znajomych, ale listy mam zaledwie kilku zaproszonych przyjaciół. Niektórzy z nich są już klubowiczami i ja skupiłam się na pomaganiu im.
Ja już przestałam zapraszać na spotkania, na prezentacje moich jakby osobistych znajomych z listy, tylko ja mam robić prezentację tym moim klubowiczom. Szkoliłam moich klubowiczów. Czasami robiłam zamówienie klubowiczom, czasami zamawiałam przez telefon krok po kroku, jak się robi zamówienie. I tak razy podrządnemu klubowiczowi wyciągałam na szkolenia, zawoziłam, no i to tak na tym się skupiłam. Miałam do siebie nawet żal, że no Marysiu, ty tutaj nie pracujesz, bo nie zapraszę swoich klubowiczów, swoich nowych, tak żebyś ty mogła włożyć, które tam, gdzie tobie pasuje. A jednak ta struktura rosła cały czas. Jak się ma dobre podejście, nastawienie. I także dopiero mam zamiar tak naprawdę zacząć. Dopiero ma zamiar, słyszycie? Ja pierdzielę. No, to ty dopiero zrobisz efekty. No to ja cię trzymam za słowo. Jak ty masz dopiero zamiar, no to pięknie. No już aż się boję pomyśleć, co będzie. Lećmy z następnym pytaniem. Mam takie pytanie, które też zadałem Asi. Bo jak przyłączałaś się, pewnie miałaś jakieś wątpliwości. No większość ludzi ma, chociaż nie wszyscy mają. Jest garstka ludzi, która nie ma. I teraz jak są z nami takie osoby, które myślą, czy się przyłączyć, czy nie, to wiele osób ma właśnie różnego rodzaju obawy, czy sobie poradzi, strach, jakieś mity czasami, no różne są rzeczy, tak? Bo nie mam doświadczenia, czy sobie poradzę. Jak ty sobie z tym poradziłaś? Miałaś jakieś wyzwania? Jak to u ciebie wyglądało? Jakieś wątpliwości? Bardzo duża. Jak pojechałam na prezentację, to jechałam pilnować siostrze, żeby się nie dała wciągnąć w jakieś coś tam podejrzanego. Słyszeliście? Ale numer. I siostra kupiła kolagen dla córki, przetestowali, powiedziały dobre, a ja przez 2 miesiące zastanawiałam się i tak sobie pomyślałam, no to co usłyszałam było rewelacyjne. Polska firma, to wow, Polska, takie fajne rzeczy. No dobra, no to poszukajmy w internecie, co na ten temat tej firmy wiadomo. Bardzo dużo złych komentarzy, to dużo dobrych komentarzy. Co wybrać? Myślę, no Marysiu, musisz wejść do środka i zobaczysz, jak to wygląda od środka. Nie miałam wtedy na pierwszy zakup pieniędzy. Musiałam trochę poczekać, ale jak już słuchałam zamówienia, zostałam klubowiczem, no to zaczęła się faza testów. Pierwsze kupiłam dla dzieci chlorofil i bolelis, bo chciałam ich odczulić. A tak się stało, że jak przyszło zamówienie, to ja zachorowałam i już widziałam, że 2 tygodnie to musiała być na L4, bo mnie mocno siekło, po prostu nie mogłam stać z łóżka w piątek. Ale przypomniałam sobie, że na prezentacji mówiono, że to też pomaga na przeziębienie. Wobec tego, jeszcze witaminę C miałam. Wzięłam sobie dużo bolerisów i wtedy leczyłam się tylko bolerisem. W poniedziałek zameldowałam się zdrowa w szkole po 3 dniach. Koleżanki pytają, a co ty tu robisz? Przecież w piątek wyglądałaś jak trup. No to dobrze, jest okej. Okay. I to był pierwszy jakby wow, działa. Dobrze, podaję. Nie było tak od razu, że to już rozwiało wszystkie moje wątpliwości. Zaczęłam zapraszać koleżanki na prezentację. Na pierwszą prezentację, gdzie z koleżanką jest moim upline'em, zaprosiłyśmy wspólnie 16 osób. O 18 nie przyszedł nikt. Po 20 minutach pojawiła się jedna spóźniona osoba. Danusia Radzikowska zrobiła prezentację dla tej jednej osoby. Jak zobaczyła tylko składy, powiedziała, ja to chcę, to jest dobre. Znała się na działach. I Żanka zapisała wtedy bardzo dużo osób, nie stosując jeszcze ani jednego produktu dla siebie, bo nie mogła się zdecydować, wziąć który najpierw. Ale w tym czasie pojechałyśmy też na LDS 3-dniowy. I to było już w 2 miesiącu, kiedy byłam w duo. I jechałyśmy tam szpiegować. Jechałyśmy tam zobaczyć, co to za ludzie. I tak, to był taki sprawdzian. No i pamiętam, siedzimy w piątek na hali, słuchamy tam szkolenia.
No i moja koleżanka mówi, nie, to jest nieciekawe, szkoda pieniędzy. Wieczorem była impreza, stałam w hotelu z taką osobą, która była przeziębiona, towarzyszyłam jej, ale mówię tutaj mojej koleżance, ty idź, bo ty musisz mi zdać relację i ty zobaczyć, jak tam impreza wygląda, jak się ludzie zachowują, co mówią dalej. Poszła. No i spotkała właśnie, obie jesteśmy osobami wierzącymi, ja jestem katechetą, moja koleżanka również jest głęboko wierząca i pierwszą osobą, z którą rozmawiała, był katolicki, Rafał Kucik, który mówił, że tak, to jest dobra firma, podał swoje przykłady, kiedy tam, w czym mu pomogło. Od kilka osób właśnie związanych z jakimiś chrześcijańskimi, no dla nas to było jakby takie, no dla nas to było ważne. Po czym w sobotę już te układy nas po prostu zachwyciły i w sobotę również. Osoby, które spotkaliśmy, z którymi rozmawiałyśmy. No i wiecie, jednak taka kindersztuba. Wszyscy się zachowywali naprawdę świetnie. Nie słyszało się nigdzie przekleństwa. Co było takie dziwne. Każdy był życzliwy. Do kogo by się nie podeszło, z kim by się porozmawiało, traktował tak. Fajnie. I to było dla nas takim bardzo dużym plus. Z tym dziewczyny, które poznałyśmy tutaj z naszego, które były jakby nad nami też, tak, w których strukturze byłyśmy, były bardzo życzliwe, od razu dały się polubić, otwarte pytania. Także przyjechałyśmy bardzo aktywnie naładowane i chętnie dzieliłyśmy się tą wiedzą dalej. Ale te wątpliwości nie rozpłynęły się po 2 miesiącach. Myślę, że tak przez rok jeżdżąc szkolenia, spotkania z dietetykami, z lekarzami, słuchając wykładów, prezentacji, gdzieś tam w drodze jakieś te pytania, wątpliwości się rodziły. Ale z biegiem czasu no, stosowaliśmy produkty cały czas, tych polepszeń zdrowia, nie pogadać znowu, przepraszam, zdarzało się coraz więcej. No i takie bardzo mocne też przykłady, gdzie osoba wychodzi z osteoporozy, spłania się mikrogruczek, ciśnienie się normuje osobie, która miała bardzo duże problemy po stosowaniu leków, problemy z regulacją miesiączek, z wyjściem z bóli stawu, które z bólu łokiaty, no mogłabym dużo mówić. Więc pojawiały się te przykłady, więc jak gdyby nabierałam pewności w tym, co robię i że to jest dla ludzi. I dzisiaj już po 2,5 roku mam taką pewność. Jeżeli ktoś nie chce słuchać i tak dalej, no myślałam, ale myślę, no, ma takie prawo. To jest też piękne, że nikt tutaj do niczego nie zmusza. Ktoś, jeżeli gości, no to super, będzie zarabiał wcześniej czy później, będzie zdrowy, będzie się rozwijał i świetnie, że wykorzysta to. Natomiast jeżeli ktoś tego nie widzi, no to być może będzie żałował za parę miesięcy, za parę lat, że miał taką okazję, a może się w końcu przekona, jak znajdzie swój czas, żeby wejść do duo. Dokładnie tak. Zobaczcie, jak fajnie wybrzmiewa jedna rzecz o tych wątpliwościach i różnych przeszkodach, co trzeba zrobić. Ja to tak widzę, zaraz receptę taką szukam, to co przynajmniej usłyszałem tu od Marii. Daj sobie czas, sprawdź produkt, przekonaj się ty do produktu, przekonaj się ty do tej społeczności, do firmy, do ludzi, którzy tu są, do tego biznesu. Nie twierdź na podstawie jakiejś opinii, widzi mi się, tak myślę, tylko sprawdź. Sprawdź to. I czasami to trwa dłużej, czasami krócej. Pięknie. I to przychodzi z czasem, że obawy nagle znikają. One nie znikają same, jak siedzimy i patrzymy w niebo, tylko jak damy sobie czas wypraktykować. Wejdź głębiej w ten temat i sprawdź. Super. Mam pytanie kolejne. Jak długo jesteś w biznesie? Bo część wiemy, a część jakby tak doprecyzować datą. Jak długo jesteś, a jak długo odpowiednio robisz? Bo tu słyszymy, że dopiero zaczynasz pewne rzeczy startować, tak? I jak duży zespół zbudowałaś? Jak to wygląda? Ja zostałam klubowiczem 29 stycznia 2019 roku.
Nie miałam pojęcia żadnego o pracy w Duo. Postanowiłam, że codziennie będę robić coś dla Duo. Słucham jakiegoś wykładu, jakiegoś nagrania, coś przeczytam, może udostępnię jakiś post, kogoś zaproszę, z kimś pojęki zadzwonię. To nie było jakieś bardzo, wiecie, poukładane, tylko to miało być 15 minut dla Duo codziennie, ale codziennie. Codziennie coś trzeba było zrobić. Mam taki system, że jak już padam na buzie, to tak wchodzę na sklep, tam wchodzę na jakiś produkt, to co tam jest i tam jest udostępniony taki, wiecie, post, że coś zrobiłam. I tak to działało. Pięknie. A jak duży zespół zbudowałaś przez ten czas? Do dzisiaj mam 201 osób. Z tym, że no nie wszyscy robią zakupy. 30-40% z tych osób robi zakupy tak regularnie. Pięknie, pięknie. Oczywiście, że nie wszyscy, bo mogą ktoś epizodycznie sobie zrobi zakupy, tak? Jak ja to mówię, albo zrobi raz i zdanie zmieni, ma prawo do tego, jest ok. Ale to pokazuje, że można. Zobaczcie, bo ja też wyjąłem jeszcze jedną rzecz. Codziennie powiedziałam sobie, że coś zrobię w tym kierunku. Albo jedno, albo drugie. Tu kluczem jest codziennie. Kluczem jest codziennie. Codziennie. Piękne. Mam kolejne pytanie. Czy popełniłaś jakieś błędy tutaj, budując ten biznes? Czy po prostu wszystko bezbłędnie? Jeśli tak, to który był taki dotkliwy, który szczególnie pamiętasz? Który ci gdzieś mocno utkwił w głowie? Ja w tym momencie pozdrawiam moją poprzedniczkę Aście, bo tą część już słuchałam tutaj na spokojnie i chcę powiedzieć, że dokładnie wszystkie te, które Asia tak wypełniłam. Okay. Natomiast no, mamy tą pokusę taką niesamowitą, mamy coś dobrego, to słuchajcie, chcemy, żeby wszyscy... No wiecie, no, Duo przyciąga ludzi, tak ja mam odbiór tych osób, które poznałam, ludzi dobrych, którzy chcą dobra dla innych ludzi i rozdawnictwo. Masz, spróbuję ci to dalej, to kupię, zaprezentuję. Słuchajcie, bardzo dużo rzeczy, pomimo tego, że nie było mnie na nie stać, ale wiecie, tutaj ktoś chory, tam ktoś potrzebuje, mówię, spróbuj, to ci pomoże. I ktoś tak, wiecie, no... Pomogło ci, stosowałeś, a nie wiesz, jeszcze tam mam pół kapsułki po pół roku, nie? Znaczy pół, po pół roku, nie? Pół roku temu dałam, a on jeszcze ma. I to było takie, jak ktoś nie jest zachwycony było, to traktuje to bardzo ostrożnie i nie będzie tego szło. Więc bardzo was wszystkich proszę, nie rozdawajcie. Szanujcie, dajcie na imieniny jako prezent i tak dalej, jeżeli wiecie, że mamy, że ktoś to zastosuje. Natomiast nie bawcie się w instytucje charytatywne i nie dajcie osobom, które to nie docenią. Ponieważ zrobicie sobie też coś odwrotnego. Ktoś zastosuje jako, nie wiem, pomyśl to antybiotyk, zastosuje, nie pomogło i powie, i będzie opowiadał, bo nie działa. Dokładnie tak. Pięknie to też wyjęłaś, bo to też jest mega, mega temat. Warto ludziom dać, ale tym, którzy widzą w tym wartość. Jest tylko niewiele ludzi, którzy faktycznie nie mają na to pieniędzy. Bardzo wiele stosuje taką wymówkę, nie mogę sobie kupić, bo mnie nie stać. Wtedy można bardzo szybko sprawdzić, no dobrze, to ja ci dam. No właśnie. I to już jest odpowiedź, że nie warto dać, bo on w to nie wierzy. Albo ma inne przekonanie, ma do tego prawo, ale nie ma sensu mu pomagać na siłę, jak on nie wierzy, że to mu pomoże. Dzięki, że to wyjęłaś, bo to jest też mega lekcja, żeby takich błędów nie popełniać. Dajmy ludziom to, jeżeli faktycznie widzą w tym wartość, a takich, których nie stać, to powiem wam, jest często tak, że ci, którzy tego potrzebują i widzą w tym wartość, to nawet jak nie mają, to wykombinują pieniądze, bo widzą, że trzeba. A ci, którzy mówią, że ich na to nie stać, ich stać, tylko problem jest gdzie indziej. Pięknie, że to powiedziałaś. Idźmy jeszcze, bo mam jeszcze trzy pytania, przepraszam. Też chcę cię o to zapytać, bo mamy z nami nowe osoby dzisiaj, będzie też to ktoś oglądał. Przed czym chciałabyś uchronić
Jaką radę mogłabyś dać nowej osobie, która zaczyna, która będzie się zastanawiać, czy jak ja to mówię, dzisiaj jeszcze się zastanawia, taką wskazówkę cenną od ciebie, to jaką byś dała taką najważniejszą radę? Jak zaczyna w biznesie? No te rady, które daję moim klubowiczom, moją młodą klubowiczkę, 3-miesięczną, tutaj przed chwilą można było zobaczyć przez chwilkę, Monikę Cięckowicz, u której właśnie jestem. Pozdrawiamy Monikę. Tak, Monika, chodź tu pokaż się. Tak, Monika jest mega dziewczyną, ponieważ tutaj produkty pomogły jej w jej bardzo dużych problemach. Monika jest, byłaś, czy jesteś chora na białaczkę? Tak. Tak, jestem. I bardzo jej pomogły nasze produkty. W ciągu 2 miesięcy bardzo się poprawiło zdrowie, więc poszło mega szybko w swojej pracy. I zrobiła literaturę w ciągu 30 dni. Wszystkim życzę takich klubowiczów, żeby się tak fajnie czuli po naszych próbach i tak działali. Jakie daję rady? To pierwsze, żeby nie rozdawać produktów, zwłaszcza osobom przygotowanym, które nie wiedzą nic o dło, nie wiedzą co to jest. Druga rada to, wiecie, mam pokusę, żeby wiecie, wszystkim powiedzieć od razu, bo jak jesteśmy nim zachwyceni, w swoim najbliższym otoczeniu, żeby odło ktoś obcy. Zaproście z osoby, które stoją od was wyżej, które są w świetnych prezentacjach albo nawet mają doświadczenie. Niech to zrobią za was, dla osób, które was dobrze znają. Ponieważ tak jak na naszych najbliższych jesteśmy autorytetem w tej dziedzinie. No chyba, że jesteśmy lekarzami, dietetykami, to być może wtedy tak. Jeżeli nie zajmiemy się zdrowiem na co dzień, to nie będziemy mieli tutaj jakiegoś poważania. Posłuchu. Cenna rada, zobaczcie. Zaproście na spotkanie. Tak. Nie opowiadajcie. Tak. Tak. Zobaczcie, jak wielu z nas ma takie tendencje. No z dobrego serca chcemy iść podzielić się informacją, a ludzie patrzą na nas jak... I dziwimy się, no dlaczego? Bo ty już wiesz coś więcej. Ty już coś więcej rozumiesz. Może już doświadczyłaś, czy doświadczyłeś dobrego działania produktu i dzielisz się z dobrego serca, a on nie wie. Ty jesteś księgową, ty byłaś nauczycielką, czy jesteś nadal. W administracji pracowała Asia, ja byłem agentem ubezpieczeniowym, ktoś inny jest dealerem samochodów, ktoś inny jest hydraulikiem i ludzie nas znają zupełnie z czego innego. Mówią, ale co ty wiesz o zdrowiu, chłopie, co ty się lekarzem stałeś? I nie słuchają. Dlatego tu piękna rada, tak, użyj kogoś innego, kto na tym się zna, przedstaw go, powiedz, bo wtedy to lepszy efekt daje. Piękne. A masz jakieś kolejne, Marysiu, cele, które chcesz osiągnąć z nami? Idziesz dalej? No pewnie. Ja, moim celem jest teraz, żeby w mojej miejscowości jeździło bardzo dużo samochodów oklejonych Dual Life'em. Tak? Aha. To jest bardzo... No bardzo bym tego chciała. Tą a radość, jakim ty samochodem jeździsz? Właśnie, bo Asi nie zapytałem o auto. Kurczę, uciekło mi. A jakim ty jeździsz, Marysia, autem? Ja od stycznia tego roku jeżdżę Mercedesem, białym Mercedesem. A nie pyta jeszcze, to więcej jest. Pięknie. No już o klasę dziewczyn tam bardziej nie pytam, bo wiecie jak to jest. Dziewczyna, a jakim jeździsz autem? Czerwonym. A jakim jeździsz? Białym. Dobra, wystarczy. Mercedesem, jest białym. Pasem. Biały. Tak jest. To Asię zapytam na końcu. Tak jest. To super, że z nami idziesz dalej. A dzisiaj, jak patrzysz z perspektywy czasu, jak na cały ten biznes, na całą twoją przygodę do tego momentu, tą twoją historię, jaką dzisiaj widzisz wartość w biznesie Dual Life, że idziesz z nami dalej, że chcesz dalej to robić i osiągać więcej? No to się spełniają marzenia. Ja mam teraz coraz więcej marzeń. To co ci te marzenia obudziło? Zaczynam dostrzegać, że nie ma rzeczy niemożliwa. Co? Nie wiem, no samochód? Że to stało się takie realne, bo jak siedziałam na pierwszym BTS-ie i tam wychodzili na scenę osoby, które zdobyły AS, odbierały samochody i tak dalej, myślałam, Boże, to tak można? Nierealne jest. Ale by było fajnie, gdybym ja odebrała taki samochód. Boże, to będzie za 10, 20 lat, może. No takie myśli mi przechodziły przez głowę. No i
jeżeli to się stało tak szybko i jest w garażu, to czasami przyszczerze, że tak dawno zaczęło do mnie chyba to docierać, że faktycznie to jest realne, mogę sobie przyjść, dotknąć do, ten samochód, wsiąść do niego. No jeżeli to ja, inne rzeczy też są możliwe. Tak jest. Jeżeli do tej pory jeździłam na szkolenia i realizowałam wszystko to, co się uczyłam, tak temu trochę, tak? I zrealizowałam, jestem w tym, no to mogę więcej, mogę dalej. Mogę założyć własną szkołę. No proszę, no proszę. Na przykład. Zobaczcie, jak się otwierają furtki w głowie, kiedy pewne rzeczy faktycznie człowiek doświadcza i widzi. Boże, to jest możliwe. To zobaczcie, z jakimi ograniczeniami i wątpliwościami, obawami, niepewnością ludzie przychodzą do nas na spotkania w swojej głowie i jak mówią pewnych rzeczy, nie, nie, ja jednak dziękuję, to dlaczego dziękują? Bo nie wierzą, że to jest dla nich możliwe. Nie, że to jest możliwe w ogóle, że to jest dla nich możliwe. Jutro akurat na ten temat trochę będę mówił o 13 godzinie na live, tak przy okazji to powiem, ale wiem, że to jest największe wyzwanie u ludzi. To jest największym kłopotem. Za dużo koncentrują uwagi na ograniczeniach, bo życie takie do tej pory dawało im scenariusze i przykłady. Jak się wywodzimy wszyscy z takiego kręgu ludzi właśnie, że się nas nie docenia, że się nie traktuje nas poważnie, że się płaci... przepraszam, powiem to, gówniane pieniądze za pracę, którą się wykonuje i różne są inne historie, to my mamy tak dużo obaw z tego życia, że jak patrzymy na taką szansę jak DuoLife, to się wielu wydaje to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. I to nie jest to w tym nic dziwnego. Po to takie historie pokazujemy, żeby ludzie mogli zobaczyć i usłyszeć innych ludzi, dokładnie tak samo myślących jak oni, mających te same obawy, z którymi wystartowali, ale poszli poznać to, sprawdzić, i dzisiaj jeżdżą samochodami, zaraz się dowiemy od Asi, jakim ona jeździ, za chwilkę, i można to zrobić. Im więcej takich historii będziecie też używać i pokazywać innym, a mamy ich sporo już, czy na moim kanale, czy na innych, jest, używajcie tego, pokazujcie ludziom, to jest możliwe. Jeśli dacie sobie szansę, to dla was też będzie możliwe. Jeśli dacie sobie szansę, ale nie tylko być w duo, dobra, to spróbuję produktu i zobaczymy, co się samo zadzieje. Samo się nie zadzieje nic. Bo jak dasz sobie szansę, kupisz sobie kuchenkę, na której będziesz gotować i myślisz, że ona sama gotuje, nie gotuje sama. Stawisz wodę i zostawisz, że ona ugotuje tą wodę, spali garnek. Wszystkiego trzeba przypilnować, nauczyć się tego używać. I tu jest tak samo. Ale jak dasz sobie szansę, to jesteś w stanie zrobić wszystko. To mi się pięknie podobało to, co powiedziałeś, że normalnie nie wierzysz prawie w to, że ten samochód stoi, ty jeździsz, a jechałeś na BDS, patrzyłeś, to jest niemożliwe. Jest. Są takie firmy, które dają taką możliwość i szanują ludzi za pracę i potrafią ich naprawdę na poziomie docenić. Idźmy z tymi, nieśmy to w świat. I zobaczcie tu w dwóch przykładach tych dziewczyn. Jedna rzecz mi się wspólna bardzo mocno tutaj wyłania. I jedna i druga naprawdę była duszą, która sprawdzić chciała to. Zauważyliście? Nie zostawili tego na zasadzie tam. Tak jak wszyscy, tak i tu pieprzą, czy coś innego, takie gadanie. To jest ignorancja się ta choroba nazywa. Ja też na nią kiedyś byłem chory, tylko trzeba uważać, czy dajesz sobie szansę, że ta choroba się rozwija wiecznie? Czy powiesz, no kurde, jak taka dziewczyna nauczyciel i nie wierzyła i ona jeździ Mercedesem, za chwilę dowiemy się od Asi, czym ona jeździ, kurde, to ja nie zrobię? Pytanie, co hodujesz w swojej głowie? Jeżeli hodujesz ciągle strach i idziesz w kierunku słuchania własnych obaw, nic nigdy w życiu w niczym nie osiągniesz. Taka jest prawda. Zostaniesz za 2500, może do końca życia żyć. Nikomu tego nie życzę. Ale tak niestety ludzie decydują sami o sobie. Albo mówią nie, to chociaż muszę to sprawdzić. Bo jeżeli jest to okazja mojego życia, to do końca życia będę żałował, że tego nie wykorzystałem.
Ja zawsze ludziom mówię, nie wierz w to, co mówimy na prezentacji, bo dzisiaj macie historię prawdziwych ludzi. Na prezentacji możesz w to nie wierzyć, bo to może brzmieć wprost niewiarygodnie, ale sprawdź to, żebyś najlepszej szansy życia, którą ci życie daje, nie zmarnował, bo to będzie twoja wina, nie życia, bo życie dało. Tylko to, że nie zrobiłeś z tym nic, nie sprawdziłeś, bo jesteś ignorantem, bo życie mnie tak doświadczyło. I z góry zakładasz, że nie jest to nic warte, to kto na tym straci? My? Nie, bo my z tego korzystamy. Ty stracisz. Asiu, a ty czym jeździsz? Powiedz, pochwal nam się, czym ty jeździsz? Pewnie, uczę się chwalić i brać i słuchajcie, no bo tego musiałam się na nowo nauczyć. Ale tak jak Maria miała tę możliwość być na BDS-ach, widzieć, słuchajcie, ja tego nie widziałam, nie miałam możliwości być na BDS, na LDS, nie miałam tej możliwości, tak? Bo ty wystartowałaś w lockdownie, można powiedzieć. Tak, tak, słuchajcie, jechałam 8 lutego na BDS i mi się auto popsuło, nie? No i nie dojechałam właśnie. Tak to było. I ja już co prawda auto mogłam odebrać wcześniej, tylko że ja nie widziałam siebie w Mercedesa. Ja w Mercedesie jeszcze nie czułam, że ja zasługuję, nie? Że ja mogę odebrać auto, mimo że już mogłam, tak? No i nie widziałam siebie w tym Mercedesie i ja wysłałam takie pragnienie, kurczę, bo ja kocham takie samochody ogórki w ogóle, wiecie? Volkswageny. Im starszy, tym lepszy, to jest moje. Jakby było w dół, to o ja, nie? Pierwsza jestem. No. I sobie, słuchajcie, wymyślałam, fajnie by było, jakby w dół było Audi, nie? Kurczę, nie? I powiedziałam sobie, że chcę być pierwszą osobą w Duo Live, która odbierze Audi. I słuchajcie, to się spełniło. Proszę. Jeszcze oficjalnie nie było. O czym myślisz, bo tak, się bo spełni. Tak jest. Tak, odebrałam Audi dokładnie 15 kwietnia tego roku, także... Pięknie. Myślcie nawet o niemożliwym, tak? Tak jest, bo świat takim sprzyja. Dzięki Ci, Marysiu, wielkie za Twoją historię, za wypowiedź, że w ferworze pracy znalazłaś też czas dla nas, żeby się wypowiedzieć. Zobaczcie, dziewczyna w akcji non-stop. Asiu, dziękuję Tobie również. Piękne historie, fajny kawałek Was tutaj przedstawiony. Nieście tą informację dalej, używajcie tego. Kto zainspirował się do czegoś nowego, mówi, ja pierdzielę, tego powinna ta osoba posłuchać, a tej powinna ta, dawajcie mi to zaraz. To jest właśnie siła historii. Historie pokazują, że można, mimo ograniczeń. Ja też kiedyś miałem ogromne ograniczenia, pokonałem je tylko dlatego, że ja sobie sam wytłumaczyłem w głowie, że to, w co wierzyłem wcześniej, że czegoś nie mogę, nie potrafię, nie wiem, nie umiem, to jest wszystko czasowe. I jak ja się będę tego trzymał, to moje życie takie będzie. I problemem nie jest życie, problemem jest to, co my o tym życiu i o sobie myślimy. To trzeba zmienić. Dzięki Wam wielkie, dzięki za te kapitalne historie, wielkie gratulacje dziewczyny, mega robota, idziemy dalej. Wam wszystkim za uczestnictwo, bardzo, bardzo dziękuję. Możecie się na spokojnie na naszym komentatorskim Facebooku podzielić informacjami, co zabieracie z dzisiaj. Ja naprawdę się cieszę, że mamy tak fantastyczne dziewczyny. Zobaczcie, chłopaki, dziewczyny wiodą prym, faceci, bo normalnie no dupa na kolano. No to wstyd. Przynosicie chłopakom do roboty. Fajno, mamy tą promocję, pamiętajcie, mega taką, żeby dzisiaj pójść do wielu ludzi, którzy wiszą na płocie, zastanawiają się, ja to mówię tak, wiszą na płocie, czy to wykorzystać, czy nie, czy zrobić robotę. Idźcie, pokażcie, co dzisiaj Duo przygotowało, jaką podwyżkę, jak ludzi docenia za pracę tutaj, wspólne działanie, żeby dać ludziom wartość. Wykorzystajcie to na maksa. Noga na gaz. Pozdrawiam Was serdecznie z gorącego Waleniowa. Pewnie u Was też gorąco, cudowne historie. Dzięki za Wasze wypowiedzi. Dajcie komentarze na Duo Live Zoom, na czacie, ale dajcie też, co z dzisiaj zabieracie z tych historii na Facebooku, na grupie Duo Live Zoom. Podzielmy się tym, bo to jest naprawdę niesamowite i nieśmy to w świat. Dzięki Wam wielkie, buźka dla Was. Pozdrawiam Was serdecznie. Czołem. Pozdrawiamy z Wiedzowic. Pozdrawiamy, pozdrawiamy.
Dobranoc. Dobranoc. Super Zoom. Dobranoc.